W Kutnowskim Sądzie Rejonowym przez cały tydzień osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej. Akcja prowadzona od 2003 roku związana jest z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Uruchomione są punkty konsultacyjne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, które chciałyby z pomocy konsultacyjnej skorzystać. Oczywiście tej konsultacji nie udzielają sędziowie, udzielają asystenci sędziów, jak również kuratorzy zawodowi, którzy do tej akcji się włączyli. Akcja ma zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Ideą tej akcji jest to, by w sposób jak najdalej idący pomóc osobom, które zostały pokrzywdzone przestępstwem, realizując w ten sposób tak wymogi konstytucji, jak i kodeksu postępowania karnego. Można powiedzieć tak metaforycznie, w pewnym sensie przez pomoc im w wymiarze globalnym zwiększyć komfort ich sytuacji poprzez udzielenie informacji dotyczącej sytuacji prawnej. Osób zainteresowanych poradą prawną nie brakuje. Jak podkreślają przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, tydzień pomocy ma wartość symboliczną. Z problemem można przyjść zawsze. Akcja corocznie cieszy się zainteresowaniem osób pokrzywdzonych. Z roku na rok, musimy pamiętać o tym, istnieje, zwiększa się ilość informacji, która jest udzielana, zwiększa się ilość ośrodków, które służą pomocą pokrzywdzonym. Na naszych stronach znajdują się te ośrodki, do których pokrzywdzeni mogą się zgłaszać niekoniecznie bez ograniczeń, tylko do tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W Kutnowskim Sądzie Rejonowym kuratorzy dyżury pełnią od godziny 8:30 do 15:30. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak.